Dzisiaj w pięknym Toruniu chcę przywitać w imieniu ekipy, ale nie w imieniu ekipy Włodka, nie w imieniu ekipy Adriana, Biejat albo Biedronia. Chcę przywitać w imieniu nas wszystkich, bo my wszyscy jesteśmy ekipą, bo gramy jak ekipa, bo się wspomagamy, bo się lubimy, bo się szanujemy, wspólnie jeździmy, bo sobie pomagamy w życiu codziennym, w życiu politycznym, bo chcemy pokazać całej Polsce, że Lewica jest mocną, sprawną ekipą. Więc widzicie Państwo nas wszystkich. Nie będę wszystkich witał po kolei. Koleżanki i koledzy, posłowie, posłanki mi wybaczą. Ale chcę Wam powiedzieć, że wyglądacie cudnie, fajnie, sympatycznie. Witam w imieniu ekipy cały Toruń. Proszę Państwa, krótko kilka spraw chcieliśmy omówić. Ja na początku odniosę się do kilku spraw bieżących. Odniosę się do tego, co powiedział pan Kaczyński, do trzech jego postulatów wyborczych. I zacznę od 800+. Zacznę najpierw od polityki Lewicy. Czy pamiętacie Państwo, zawsze mówiliśmy, że wszystko to, co zostało dane, zostanie niezabrane, jak się zmieni władza. Lewica chce być strażnikiem wszystkich spraw socjalnych w nowym rządzie. Lewica chce być strażnikiem wszystkiego tego, co zostało dane oraz to, co ludziom jest potrzebne. Wszystkiemu jest winna w tej chwili inflacja. Ceny rosną. No, ale jeżeli rosną ceny, to powiedzcie ludziom, którzy mają zasiłki na tym samym poziomie, którzy mają stypendia na tym samym poziomie, dajcie sobie radę. Wszystkim liberałom mówię, jak uważacie, że zabezpieczenie poziomu życia, poziomu stabilnego życia będzie rodziło inflację, to powiedzcie to tym, którzy mają świadczenia na niskim poziomie i te świadczenia nie są waloryzowane. Dlatego, panie przewodniczący, prezesie Kaczyński, powiem panu tak. Nic nowego z tym 800+ pan nie wymyślił, bo wszystkie świadczenia, takie jak becikowe, jak wyprawka dla ucznia, jak stypendia socjalne na studiach, jak świadczenia pielęgnacyjne, jak zasiłki opiekuńcze w dobie inflacji muszą być waloryzowane. Muszą być waloryzowane. My nie będziemy opowiadali, czy poprzemy 800+, czy nie poprzemy 800+. My uważamy, że świadczenia powinny być waloryzowane, bo jest inflacja. Dlatego też jasno mówimy, chcemy podwyżek dla budżetówki. Bo budżetówka to jest ta sfera, która wobec społeczeństwa robi świadczenia również socjalne. To jest budżetówka. Chcemy podwójnej waloryzacji rent i emerytur. Dwa razy w roku chcemy waloryzacji rent i emerytur. Nie dlatego, że chcemy rozdawać pieniądze, tylko jak ktoś ma mamę, tak jak ja, która ma 94 lata, to wie, jak w tej chwili żyje w momencie, kiedy w sklepach wszystko poszło w górę. I nie wiem, czy pan Kaczyński jako jedyny tego nie widzi, że ceny poszły w górę. Idź do sklepu, panie prezesie, to pan zobaczy. Druga sprawa, która została zgłoszona jako wielki postulat, to jest postulat związany z autostradami. Panie prezesie, autostrady oczywiście dobrze by było, gdyby były bezpłatne. Tych płatnych autostrad jest kilka odcinków w Polsce. Ale ja chcę panu przypomnieć w sposób bardzo grzeczny, ale bardzo konsekwentny. 3 800 000 ludzi w Polsce, 13 800 000 ludzi w Polsce jest wykluczonych komunikacyjnie. Nie ma dostępu do pociągu i nie ma dostępu do PKS-u. 13 800 000 ludzi w Polsce. W związku z tym może by pan pomyślał o tych ludziach. Może by pan pomyślał
o tym, że dobrze by było, gdyby ci ludzie, jak już będą mieli dostęp, na przykład młodzi, mieli zgodnie z ustawą przedstawioną przez Lewicę bezpłatny przejazd pociągami i transportem publicznym w okresie wakacji. Idą wakacje. Może by pan pomyślał ze skorzystania z pomysłu Lewicy, żeby 59 zł był bilet, którym będzie można się poruszać po wszystkich trasach w Polsce komunikacją publiczną. Zrobili to Niemcy. Niech pan sobie wyobrazi, że są tacy ludzie w Polsce, którzy nie mają pieniędzy na zakup własnego samochodu. Niech pan sobie wyobrazi, że są ludzie, którzy muszą korzystać z komunikacji publicznej. I ostatnia sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest sprawa leków. Bardzo jest ważny postulat darmowych leków powyżej 65 roku życia i do 18 roku życia. Ale ja panu przypominam w imieniu Lewicy. Jest złożony projekt ustawy, który mówi o wszystkich obywatelkach i obywatelach w Polsce. To jest projekt Leki za 5 zł. Ten projekt wprowadzany w wielu krajach pod różnymi stawkami oczywiście finansowymi mówi o jednym. Lekarstwa, które masz na recepcie, mają być nie droższe niż 5 zł za lekarstwo. To będzie dotyczyło wszystkich. Czy pan wie, panie prezesie, że są ludzie między 18 rokiem życia a rokiem życia 65, którzy nie mają środków finansowych i chorują? Tyle chciałem powiedzieć w sprawie propozycji pana prezesa Kaczyńskiego. Na koniec jedno zdanie podsumowania. Wyobrażamy sobie Lewicę jako stabilizatora wszystkich spraw socjalnych w przyszłym rządzie. Jako gwaranta na to, że nic, co zostało dane, nie zostanie zabrane. Mówimy o tym od 4 lat i będziemy mówili również o tym od października, kiedy razem z naszymi przyjaciółmi z opozycji będziemy współrządzili. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w moim kochanym Toruniu cieszę się, że przyjechało tutaj tyle posłów i posłanek z Lewicy. Jesteśmy tutaj ekipą, z tego co naliczyłam, 35-osobową na czele właśnie z wicemarszałkiem Sejmu. I nie bez kozery stoimy pod pomnikiem Kopernika. Kopernik to akurat był taki gość, który mówił prawdę i robił rzeczy niezwykłe. I być może jest to przypomnienie dla Prawa i Sprawiedliwości. Teraz powiem dlaczego. Bo wczoraj wydarzyła się w Polsce rzecz niezwykła. PiS po raz pierwszy powiedział prawdę. Po raz pierwszy po 7 latach powiedział prawdę. W przypadku programu Mieszkanie Plus powiedział, że program im się po prostu nie udał. Nie powiedzieli, że oszukali ludzi. Nie powiedzieli tego, że ludzie mają przez nich problemy. Powiedzieli, nie udało nam się, zaczniemy teraz robić coś innego. Po raz pierwszy powiedzieli prawdę. Czyli nie Mieszkanie Plus, a Mieszkanie Minus. I właśnie o tych kłamstwach PiS-u chciałabym tutaj powiedzieć, bo Prawo i Sprawiedliwość, ustami pana Morawieckiego, w szczególności Jarosława Kaczyńskiego, próbuje nam powiedzieć, że wiele rzeczy im się udało. Ale szanowni państwo, reforma sprawiedliwości się nie udała. Co potwierdził pan premier Morawiecki? Też 2 dni temu, że się nie udała. Nie udała się reforma edukacji. Za moment ósmoklasiści i ósmoklasistki będą miały egzamin do liceów i do techników. To jest podwójny rocznik. To pan minister Czarnek doprowadził do stresu tych młodych ludzi. Co się jeszcze nie udało? Na przykład nie udała im się elektrownia w Ostrołęce. Nie udała im się też reforma zdrowia. Czy państwo wiecie, że w Polsce umiera więcej ludzi niż się rodzi? To są straszne informacje. Premier Morawiecki też ostatnio powiedział, że kobiety co? Mają wybór. Że kobiety mają wybór. Jakie to jest bezczelne. To rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że kobiety tego wyboru nie mają. Że kobiety są w tragicznej sytuacji. Więc jeżeli kiedykolwiek ktoś z Prawa i Sprawiedliwości będzie wam państwo mówił, że coś się udało, to są kłamcy. Oni tylko raz jeden powiedzieli prawdę w przypadku Mieszkania Plus, a cały czas kłamią i oszukują. Ale są rzeczy, które im się udały. Udała im się awantura z Unią Europejską. Udała im się sytuacja taka, że odebrali media publiczne po to, żeby to były media rządowe. Udała im się sprawa straszna. Ja tutaj mam
paprykę i pomidora, udała im się rzecz taka, że wszystko jest w sklepach strasznie drogie. Ja byłam tutaj na ulicy Hełmińskiej w Toruniu, przed chwilą w sklepie, do którego torunianie i torunianki chodzą, i kilogram papryki i pomidorów kosztuje około 14,99, ale pan, kiedy mi sprzedawał dzisiaj te warzywa, powiedział do mnie tak: ale pani poseł, te papryki, te pomidory są z gazetki, bo normalnie papryka kosztuje 30 zł. Więc tak, rządowi Prawa i Sprawiedliwości udała się inflacja. Rządowi Prawa i Sprawiedliwości również udał się hejt na grupy społeczne, na społeczność LGBT, na kobiety, na osoby z niepełnosprawnościami. Udało im się również to, że podzielili społeczeństwo. I takich rzeczy mogłabym wymieniać bardzo, bardzo dużo. Nie mówię o tym dlatego, żebyście państwo, bo może państwo o tym wiecie, ale trzeba to pokazywać, bo Prawo i Sprawiedliwość po prostu kłamie. I ostatnio bardzo ważna rzecz, o której będzie za moment mówił Krzysztof Gawkowski i Janek Szopiński, moi przyjaciele, posłowie z okręgu kujawsko-pomorskiego, to jest kwestia bezpieczeństwa. Próbują nam wmówić, że jesteśmy bezpieczni w Polsce. A to, co się w Polsce dzieje od kilku dni, to jest po prostu rzecz, która no, napawa nas grozą, strachem i niepokojem. I chciałabym teraz, żeby Krzysztof i Janek Szopiński opowiedzieli o tym, bo to wszystko się dzieje tutaj właśnie w Kujawsko-Pomorskim. Szanowni Państwo, niedaleko stąd, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów do powiatu nakielskiego, uderzyła rosyjska rakieta. Ona mogła spaść w każdym rejonie województwa kujawsko-pomorskiego. Mogła wylądować w Bydgoszczy, mogła wylądować tutaj w Toruniu. Mogła uderzyć wszędzie, w całej Polsce. Kilkaset kilometrów przeleciała nad Polską i nie ma winnego. Nie ma winnego i nie ma człowieka honoru, który wstałby przed całym społeczeństwem i przyznał się, że sprawę zaniedbał, że przeprasza za to, co się wydarzyło. Za to Prawo i Sprawiedliwość szuka winnego. Pan minister Błaszczak, szeryf polskiej armii, który zapowiadał, że polskie niebo jest tak bezpieczne, że się mysz nie prześliźnie. Mówił to w grudniu, zaledwie kilka dni przed tym, jak mysz się nie prześliznęła. Ale 6-metrowa rakieta przez pół Polski przeleciała. Przeleciała. Są systemy, które mogły zabić. Ale to, że przez 4 miesiące nikt tej rakiety nie szukał, nikt tej rakiety nie znalazł i dzisiaj wstydzimy się przed wszystkimi sojusznikami z państw sojuszu NATO, to jest wstyd, jakiego w NATO od początku tego paktu nie było. Polska, państwo frontowe, gdzie połowa ponad wszystkich materiałów wspomagających Ukrainie idzie przez Polskę. Minister kłóci się ze swoimi najbliższymi generałami. Minister zwala na generałów winę. Minister mówi, że jest niewinny. Domagamy się dymisji ministra Błaszczaka, bo człowiek honoru, który ponosi odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo, w dniu, w którym się dowiedział, że do Polski wleciała rakieta i ta rakieta nikt jej nie strącił, nikt jej nie znalazł, powinien powiedzieć: przepraszam, to moja wina. Panie ministrze, czas ucieka, ale dymisja czeka. Zegar tyka dla pana. Wcześniej czy później wyjdzie prawda o meldunkach operacyjnych, o tym, jak rzeczywiście wyglądała informacja w MON-ie. Wcześniej czy później będzie pan musiał stanąć przed polskim społeczeństwem i powiedzieć: Polacy, jesteście bezpieczni. Kto panu uwierzy? Kto panu uwierzy po tym, co pan narobił w polskiej armii? Żeby dwóch kluczowych generałów polskiej armii musiało występować i mówić, że do pana meldunki wysyłali, a pan ich nie przeczytał? Wstyd na honorze żołnierza, to mało powiedziane. Pan jest dzisiaj największym szkodnikiem polskiej armii. I opowieść o tym, co wzięliście na sztandary, że bezpieczna Polska będzie od zaraz, że zbroimy Polskę, to nic innego jak mit na glinianych nogach, który wytworzyliście i który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Polską armię trzeba rozwijać. Polskie bezpieczeństwo trzeba wzmacniać. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której żołnierz czuje się zaopiekowany. Ale przy panu żołnierz czuje się osamotniony. Pan jako szef polskiej armii, szef Ministerstwa Obrony Narodowej powinien dzisiaj wyjść, przeprosić i odejść. Chciałbym też, szanowni państwo, powiedzieć o roli prezydenta, bo wydaje się czymś nadzwyczajnym, że
Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Andrzej Duda, nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która jest fundamentem bezpieczeństwa w Polsce. Miejsca, gdzie rozmawiamy o różnych tajnych sprawach, ale gdzie przynajmniej jest jakakolwiek wymiana informacji. To właśnie tam generałowie powinni oko w oko zmierzyć się ze swoim szefem i powinny paść słowa. Albo przepraszam, albo jestem winny. Panie prezydencie, zwracam się do Andrzeja Dudy. Zwołajmy Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Niech pan stanie w miejscu, do którego zobowiązuje pana konstytucja. Niech pan zajmie się swoimi konstytucyjnymi obowiązkami. Tu nie ma miejsca na żadne kłamstwa, półprawdy i manipulacje. Tutaj mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka, Grudziądza, wszystkich powiatów, Polacy z całej Polski chcą usłyszeć, czy o poranku nie obudzą się w miejscu, miejscowości, gdzie przypadkiem wylądowała rakieta, bądź przypadkiem kogoś zabiła. Raz się zdarzył przewodów, dwie osoby zginęły. Nigdy więcej takich sytuacji. I to pan ma odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo, za polską rację stanu i za to, żeby Polacy nie musieli się obawiać. Najlepsza rekomendacja, wyrzucić Błaszczaka, zostawić generałów. Rakieta, która spadła pod Bydgoszczą, spadła w prostej linii 10 km od Centrum Połączonych Sił, Centrum Szkolenia NATO-skiego. Oprócz tego w Bydgoszczy jest jeszcze 4 podmioty, które są podmiotami natowskimi. Posłowie nie są naprawdę podmiotem, który powinien gwarantować to, aby jednostki NATO w Polsce były bezpieczne. Jednostki NATO muszą być bezpieczne, bo oni są gośćmi Polski, a te gwarancje powinien zagwarantować minister obrony narodowej i o to apelujemy. Szanowne panie, szanowni panowie, na przełomie roku pan premier za prawie 200 milionów złotych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zakupił środki, które mają być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wózki, kule i innego typu sprzęt. I na nasze pytanie, co zostało dla tych niepełnosprawnych kupione, otóż nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, bo zakupy dokonywała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, a zatem jest to informacja, wyobraźcie sobie, panie i panowie, tajna. No chciałbym zapytać, czy rząd planuje, że polscy niepełnosprawni będą mieli brać udział w wojnie i w związku z tym nie ujawnia, co dla nich zostało kupione? To jest, panie i panowie, skandal większy niż respiratory. Miały być w Polsce po tym zakupie utworzone centrum, w którym niepełnosprawni mieliby szansę i okazję, aby ten zakupiony sprzęt otrzymywać. Do tego czasu tego sprzętu nie ma, wypożyczalni nie ma. Już 2 miesiące otrzymuję informację, że przepraszają mnie bardzo, ale udzielą mi odpowiedzi nieco później. Apelujemy do pana premiera, że niepełnosprawni czekają. To są polskie pieniądze, to są nasze pieniądze i oczekujemy pełnej informacji, co dla niepełnosprawnych zostało kupione. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wczoraj minister Buda przyznał to, co wszyscy już wiedzieliśmy, że program Mieszkanie Plus nie działa. Ale szanowni państwo, dzisiaj media donoszą, że w ramach tego programu udało się jednak zabezpieczyć niektóre działki pod budowę. Co dzisiaj zrobi z tym pan minister i rząd PiSu? Oddaje na sprzedaż dla deweloperów, bo ten rząd potrafi tylko tyle. Potrafi oddawać nasze pieniądze, oddawać naszą własność bankom i deweloperom, a nie potrafi współpracować z samorządami, nie potrafi budować, nie potrafi realizować prawdziwej polityki państwa. Dzisiaj apelujemy razem z tymi samorządami, które już się odezwały. Oddajcie te działki pod budowę samorządom. My rozumiemy, jak powinien działać taki program polityki społecznej. W przeciwieństwie do rządu rozumiemy, że potrzebna jest regularna współpraca z samorządami i wsparcie samorządów w tej budowie. Dlatego Lewica mówi od początku, kiedy przejmiemy władzę, pierwsze co zrobimy, to zaczniemy budować prawdziwy program mieszkaniowy we współpracy z samorządami. Na zasadzie państwo daje pieniądze, samorządy budują. To będzie wielki program mieszkaniowy, mieszkań na wynajem, w które nie tylko dla tych, którzy zarabiają najmniej, ale również dla klasy średniej. Po to, żeby dzisiaj
każdy mógł wybrać, czy chce i może wziąć kredyt, czy chce zamieszkać w takim mieszkaniu na wynajem, na które kredytu nie będzie musiał brać, które będzie wybudowane na osiedlu dobrej jakości, w którym będzie, które będzie, z którego nikt go nie wyrzuci i nikt z dnia na dzień nie podniesie czynszu. To jest nasza obietnica dla wyborców, to jest nasza obietnica, że takie programy mogą powstawać nie tylko w Wiedniu, Sztokholmie czy Berlinie, ale mogą powstawać też w Toruniu, Inowrocławiu czy Kielcach. Dlatego zachęcamy dzisiaj Państwa wszystkich, piłeczka jest po Waszej stronie. Idźcie do wyborów, głosujcie na Lewicę, głosujcie na nas, a my zapewnimy Wam wreszcie programy, które działają, a nie dosypywanie pieniędzy tym, których naprawdę nie potrzebują. Dziękujemy bardzo. Teraz jest czas na pytanie. Ja mam jedno pytanie z redakcji wydarzeń Polsatu i to jest pytanie do marszałka Czarzastego. Czy Lewica liczy na poparcie przez PiS ustawy Renta Wdowia, pod którą Lewica zbierała podpisy i jak należy rozumieć ewentualny brak takiego poparcia? Pod którą ustawą? Nie, bo nie słyszałem, przepraszam. Czy bardzo to będzie trudne dla PiS-u, żeby nie poprzeć tej ustawy? Dlatego, że ta ustawa będzie wchodziła na posiedzenie Sejmu 6-7 lipca. To znaczy, jeżeli PiS zdecyduje się nie poprzeć renty wdowiej, świadczenia absolutnie socjalnego, świadczenia, które przypomnę, mówi o tym, że jeżeli któreś z małżeństwa umrze, to zostaje przy tym, który żyje, 85% jednego świadczenia i 50% drugiego świadczenia. Jeżeli PiS tego nie poprze, to tak jak mówiła posłanka tej ziemi Schering-Wiergus, po raz kolejny oszuka ludzi. No przecież to jest świadczenie systemowe. To jest świadczenie, które w wielu państwach europejskich jest wprowadzane. Przecież jeżeli umiera partner bądź partnerka, to w mieszkaniu nie może być chłodniej o połowę. Czynsz nie jest o połowę mniejszy. Nie pali się, jak mają jeden pokój, w tym pokoju światło o połowę. To nie jest tak, że co godzina będzie wyłączane, a co godzinę włączane. To jest po prostu kwestia godności tych ludzi. Godności, gwarancji, spokoju, stabilności. To jest potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Mogę o tym mówić z pełnym przekonaniem. Dlatego, że po pierwsze popieram tę ustawę, po drugie mam mamę, która ma 94 lata. Mój tata umarł, miał 97 i muszę Państwu powiedzieć jasno i precyzyjnie. Gdyby mój brat, ja, gdybyśmy się nie zaangażowali w pomoc mamie, to pewnie byłoby nie najlepiej, jeżeli chodzi o stronę finansową. Przecież nie wszyscy mają dzieci, nie wszyscy mają rodziny, które stać na pomoc. To jest po prostu, panie Kaczyński, jak pan tego nie poprze, to pan udowadni po raz kolejny, że to, co pan mówi, jest propagandą. Bardzo jestem ciekawy tego głosowania. Bardzo jestem ciekawy. Dzień dobry, Mariusz Sidorkiewicz, TVN24. Chciałbym dopytać jeszcze o kwestię Mieszkanie Plus. Panie posłanki dużo o tym powiedziały, ale chciałbym dopytać o ludzi, którzy tam mieszkają, bo nie ma precyzyjnych informacji dotyczących tego, na jakich zasadach ci ludzie mogliby wykupić te mieszkania. No i pytanie, co z ludźmi, których po prostu na wykup tych mieszkań nie stać. I póki mam mikrofon, jeszcze dwa pytania krótkie dodam i zakończę. Drugie pytanie dotyczy informacji portalu tvn24.pl o powstaniu spółki córki przy NCBR z budżetem 250 milionów złotych, z siedzibą w Radomiu, z człowiekiem, synem polityka Porozumienia. O co chodzi? Dlaczego państwowa instytucja powołuje w ogóle spółkę córkę? Do czego ona jest potrzebna? I jak państwo to skomentujecie? I na koniec, no, może trochę na rozluźnienie, o tańcach chciałbym porozmawiać. Jest program Wiejska Potańcówka, realizowany przez instytucję podległą Ministerstwu Rolnictwa. 10 tysięcy dla kół gospodyń wiejskich, OSP i tak dalej.
No i to jest fajna inicjatywa, natomiast ona będzie realizowana od sierpnia do października. I teraz pytanie, czy to jest przypadek, czy się kojarzy Państwu to jakoś z kalendarzem wyborczym? No i dlaczego nie tańczyć na przykład w listopadzie? Ona będzie do 14 października, bo 15 idziemy na wybory. Dobrze, już się tutaj podzieliliśmy odpowiedziami, więc jesteśmy zdyscyplinowani. Odpowiem na pytanie pierwsze dotyczące Mieszkania Plus. Z Mieszkaniem Plus to nie jest jedyny problem, że teraz nie wiadomo, na jakich zasadach będą wykupowane te mieszkania. Z Mieszkaniem Plus od samego początku był problem polegający na tym, że państwo nie wywiązywało się, czy też PFR, spółka, która była odpowiedzialna za ten program, nie wywiązywało się ze zobowiązań składanych mieszkańcom. Czynsze były dużo wyższe niż to, co im obiecywano, warunki były dużo gorsze niż to, co im obiecywano, bo ten program to nie jest tylko porażka polegająca na tym, że mieszkania nie powstawały, ale polegająca również na tym, że te mieszkania, które powstały, były dużo gorszej jakości niż obiecywano, były w dużo gorszym standardzie i przede wszystkim, że państwo oszukiwało swoich obywateli, swoich najemców, tych, z którymi się umawiali. Dlatego Lewica bardzo wyraźnie podkreśla to, że nie może to tak wyglądać, jak to wygląda dzisiaj, że nikt tak naprawdę nie jest odpowiedzialny za program mieszkaniowy. Wzywamy do tego, żeby po wyborach powstało Ministerstwo Mieszkalnictwa, bo dzisiaj to jest temat tak ważny dla nas wszystkich, przerzucany jak gorący kartofel w rządzie. I tak to się kończy, że nie ma standardów, że ani urbanistycznych, ani architektonicznych dla tych mieszkań, nie ma odpowiedniego programu, w ramach którego ludzie będą wiedzieli, na co się zapisują, a na końcu wszyscy i słusznie czują się oszukani. W tej sprawie zresztą wielokrotnie w wielu miastach interweniowali nasi posłowie i posłanki. Znamy te sprawy bardzo dobrze i obiecujemy, że nadal będziemy je monitorować i interweniować. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju miało być instytucją, która będzie wspierała Polaków, polskie przedsiębiorstwa, będzie dawała możliwość rozwoju technologicznego. Miało być instytucją dobra. Taka jest idea Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziś Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stało się mafijną sitwą do wyciągania kasy, a wszystkie spółki, spółeczki, które krążą wokół NCBiR-u, to nic innego jak próba jeszcze większego dojenia instytucji państwowej. Szczególnie, że politycy PiS twierdzą, że spółki, które zakładają różnego rodzaju instytucje, nie podlegają kontroli. Więc idzie o to, żeby powołać spółkę, w której nie będzie można wprowadzić kontroli, nie będzie można patrzeć na ręce, a będzie można dużą kasę bokiem wyciągnąć. Dla swoich. Szanowni Państwo, PiS wie, że przegra. Zostało mu 4-5 miesięcy rządów. Dlatego robi wszystko, żeby krok po kroku jak najwięcej kasy z państwa wyciągnąć. Jak się nie udało przez główną spółkę, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, powołamy spółkę, córkę, która będzie tą kasę ciągnęła. Każdy, kto przykłada rękę w Polsce do tego, żeby malwersować publiczne pieniądze i uważa, że go kara nie minie, kara go spotka. Prokuratura będzie kiedyś niezależna, sędziowie będą to oceniali, a winni w więzieniach będą lądowali. Odnośnie tańców. Panie redaktorze, myślę, że wszyscy jak tutaj stoimy, nie wiem czy wszyscy, ale chyba lubimy tańczyć. Tylko nikt chyba z nas, mam nadzieję, że moi koledzy, koleżanki, państwo przyznacie, nie potrzebujemy składać wniosku za 10 tysięcy, żeby sobie potańcować. I to, że PiS wymyślił taki program, mówiąc już zupełnie poważnie, żeby koła gospodyń wiejskich, żeby, nie wiem, strażacy, jakieś grupy gminne albo organizacje mogły składać wnioski, aby dostawać kasę 10 tysięcy maksymalnie na to, żeby sobie potańczyć od września do 14 października, no to państwo widzicie czarno na białym, że to jest element kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. No bo co, tańczyć nie można dzisiaj w maju, tu 18 maja, nie będzie można tańczyć we wrześniu. Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje płacić ludziom do tego, żeby sobie potańczyli. Panie redaktorze, jesteśmy w kampanii wyborczej i to jest straszne, że Prawo i Sprawiedliwość w taki sposób w ogóle myśli. Ludzie na serio nie mają teraz takiego myślenia, że chcą w ogóle tańczyć, że będą chcieli aplikować na tańce. Ludzie idą do sklepu, tak jak ja dzisiaj, wyciągnę jeszcze raz ten rachunek i kupują paprykę, która za kilogram kosztuje 30 zł. Pomidory 14,99. Ludzi nie stać na podstawowe artykuły spożywcze. PiS ma to w nosie. Oni oczywiście, tak jak powiedział przed chwilą Krzysztof Gawkowski, wydoili mnóstwo kasy, doić jeszcze chcą i jeszcze chcą doprowadzić do tego i przekupić ludzi tańcami, które będą od września do
14 października. Element kampanii wyborczej, ludzie naprawdę mają zupełnie inne problemy i sprawy do załatwienia. Dzień dobry, Adriana Otręba, TVN24. Ja mam do Państwa jeszcze kilka pytań. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, my oczywiście jesteśmy za rozwojem twórczości ludowej, za wspieraniem zespołów artystów ludowych. Pan redaktor doskonale wie, że na terenie tego województwa prowadziłem w roku 1999 program stypendialny dla tych, którzy haftują, dla tych, którzy występują w zespołach, dla tych, którzy rozwijają twórczość ludową. Natomiast nie jesteśmy za tym, aby 10 tysięcy złotych poszło na potańcówki. Drodzy rządzący, dajcie je do zespołów ludowych, które w Polsce oczekują na to, żeby kupić nowe stroje, którzy w Polsce oczekują, aby kupić nowe instrumenty. Natomiast potańcówka jest jakimś elementem. Wtedy, kiedy koła gospodyń wiejskich mogły aplikować o kwotę 5 tysięcy złotych i aplikować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obradował w tej sprawie Sejm. Sejm w tej sprawie obradował i program dla kół gospodyń wiejskich ustalił na kwotę 5 tysięcy złotych. A tu po tańcówki za dychę mamy bez udziału Sejmu, bez udziału decyzji takiej, którą podejmują parlamentarzyści. No nic, tylko się bardzo cieszyć i uczestniczyć w tych potańcówkach. Drogi rządzie, rozwijaj twórczość ludową, ale innym sposobem. Dzień dobry, to jeszcze raz Adrian, TVN24. Ja mam do Państwa pytanie przede wszystkim o program 800+ i reakcję Koalicji Obywatelskiej, która mówi sprawdzam PiS-owi. Czy tak powinna działać opozycja? Czy Państwo chcecie działać przy kolejnych postulatach PiS-u razem? Czy tak powinna ta współpraca wyglądać? Chciałabym również zapytać o wybory. Idziecie Państwo jako cztery podmioty do wyborów. Kiedy kolejne działania tutaj poznamy, nazwiska na listach? No, wydaje mi się, że to pytanie zostało skierowane do mnie. Tak ekipa zdecydowała. Proszę Pani, co do reakcji na 800+ i co do reakcji wspólnej opozycji na różne rzeczy, Lewica jest bardzo mocno za współpracą opozycji. Codziennie to pokazujemy. Uważamy, że bez względu na to, która partia opozycyjna, jeżeli zgłosi rozsądny pomysł, popieramy te pomysły. Dlatego, jak pewnie pani wie, zgłosiliśmy jako Lewica i przekazaliśmy zarówno panu Tuskowi, jak Kosiniakowi-Kamyszowi, jak panu Hołowni, projekt porozumienia, który mówi o tym, że w trakcie kampanii wyborczej nie będziemy się atakowali, a po wyborach stworzymy wspólny rząd. Daliśmy to bez żadnych warunków wstępnych, daliśmy to przed świętami wielkanocnymi bez żadnego zagięcia, bez żadnej arogancji. Chcemy współpracować. Chcemy jako Lewica być taką formacją, która będzie łączyła, a nie dzieliła. I myślę, że wszyscy to Państwo widzicie. W sprawie 800+ mówię jedną rzecz. Zawsze Lewica była za waloryzacją wszystkich świadczeń. Świadczenie 500+ jest jednym ze świadczeń. I bez względu na to, kto co zgłasza, my systemowo jesteśmy za tym, żeby świadczenia były waloryzowane w momencie, kiedy jest inflacja. To jest jedna odpowiedź. W sprawie, rozumiem, współpracy opozycji na listach? Jako Lewicy, kiedy przedstawicie nazwiska, kolejne działania tych czterech podmiotów? Proszę Pani, mamy powołanego szefa sztabu, mamy powołane i zaproszone osoby do współpracy w tym sztabie. Będziemy tak postępowali, jak inne siły opozycyjne. W tej chwili pan Dariusz Wieczorek został przez naszą ekipę, wszystkie partie, wydelegowany do rozmów senackich. Jest pan Dariusz Wieczorek z nami, opowiada nam o tych rozmowach. To są dobre rozmowy, bo są mądrzy ludzie tam skierowani, ludzie nastawieni na konsolidację i współpracę, a nie na konflikt. Skończymy rozmowy senackie. My przygotowujemy się do stworzenia list w tej chwili i tworzymy już listy. Jak pani widzi,
stoi cała ekipa. Jeżeli ktoś by uważał, że jego przyszłość, jego spokój byłby zagrożony, to by z nami nie stał. My po prostu wspólnie to wszystko dogadamy. Po co? Po to, żeby razem z opozycją wygrać wybory. Po co? Po to, żeby wprowadzać program również lewicowy w przyszłym rządzie. Po to, żeby rządzić. Także tutaj powiem pani szczerze, jestem jako szef tego sztabu wyborczego bardzo, bardzo, bardzo spokojny i bardzo, bardzo uśmiechnięty. Naprawdę. Można? Chciałem troszeczkę spytać o Toruń. Jesteśmy w Toruniu i chciałem spytać posłów z tego regionu, czy obserwują toruński układ władzy, co na ten temat myślą. Tutaj są porozumienia programowe, wiem, jaka jest sytuacja. A skutkiem tego jest między innymi bulwar filadelfijski. Czy państwo byli na tym bulwarze, znają ten problem, wiedzą, o co chodzi? Panie redaktorze, oczywiście odpowiem na to pytanie. Rzeczywiście skandalem jest, posłowie z innych regionów tego nie wiedzą, tam jest bulwar filadelfijski, to jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy, mieszkanki, turyści mogli spędzać czas w najróżniejszy sposób. Świetne miejsce. Był projekt na to, żeby ten bulwar odrestaurować, żeby zmienić. Sytuacja jest patowa. Jeżeli pan mnie pyta o moje zdanie, torunianki na ten temat, to uważam, że to jest porażka władz miasta. To, że to chyba kilka dni temu bulwar zostaje zamknięty do października i żadne prace nie będą się tam odbywały. Dla mnie w całej tej sytuacji najbardziej skandaliczne jest to, że nie zostały dobrze przygotowane kwestie związane z konserwatorem zapytków i z projektowaniem tego. I to jest jakby odpowiedź na pana pytanie. A pierwsze jakie było? Pierwsze pytanie jest takie, czy obserwujecie toruński układ władzy, gdy sytuacja jest taka, jak widzimy, tak? Czyli wszystkie partie współpracują z prezydentem, prezydent współpracuje z ojcem dyrektorem. Co na ten temat? Panie redaktorze, doskonale pan wie, że jestem... Doskonale, że jestem ulubienicą szczególnie pana prezesa Rydzyka i oczywiście obserwuję to, co się dzieje w układzie tutaj politycznym w Radzie Miasta. Gwarantuję panu, że w najbliższych wyborach samorządowych w Radzie Miasta znajdzie się Lewica i ten układ będzie zupełnie inny. Bardzo dziękuję państwu za udział w konferencji prasowej. Teraz wspólne zdjęcie. A jeszcze marszałek. Jedno zdanie, proszę państwa. Chciałem państwu podziękować w imieniu lewicowej ekipy, w imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej, w imieniu Unii Pracy, w imieniu Partii Razem, w imieniu Nowej Lewicy. I chciałem również powiedzieć na ten pomysł związany z dopłaceniem ludziom, żeby tańczyli. Chciałem państwu pokazać na koniec, panie prezesie Kaczyński, PiSie, można zatańczyć bez płacenia. Pani Schering. Oczywiście. Taniec z gwiazdami.